Aniu, kochana, my dzisiaj na planie Ex na plaży, nie Warsaw Shore, ale Warsaw Shore też już niebawem. Możesz nam zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, co się wydarzy, co się dzieje na planie tego sezonu? Ha, mogę powiedzieć, że na pewno będzie ktoś nowy. I w sumie tylko tyle mogę powiedzieć. Myślę, że sezon będzie, zawsze mówimy, że jest zajebista, ale myślę, że ten jest w ogóle totalnie inny. To jest taka nasza szczęśliwa dziesiątka, więc sezon szykuje się na taki bardzo wystrzałowy. A powiedz mi, jak ci się wraca, wiesz, z planu później do domu, kiedy są przerwy w nagraniach? Czy to jest taki syndrom braku kamery i jest ci smutno, że tej kamery nie ma, czy wręcz przeciwnie, odpoczywasz od tego zgiełku i blichtru i sławy? Wcześniejsze sezony były takie, że jak wracałam do domu, to jednak patrzyłam gdzieś po kątach, gdzie są te kamery. Teraz już tak nie mam. Teraz mam na przykład na zasadzie, że szukam mikroportu, nie? Idę z pokoju do kuchni i tak, o kurwa, nie wzięłam mikroportu, nie? No, ale tak ogólnie to w sumie chyba tylko tyle, nie? No i brakuje mi przede wszystkim tych ludzi, nie? No bo wiadomo, tam w domu jest nas pełno, cały czas coś się dzieje. Jednak jak wracasz do domu, to jest takie powrót do takiej rzeczywistości, nie? A powiedz mi, czy wy macie w ogóle kontakt z Jolką, czy ona w ogóle przepadła i zero relacji? Nie przepadam za tą osobą, wolałabym o niej nie rozmawiać. Okej, okay, no to jest taka kulturalna, nie? Jak nie ja. Dobrze, dobrze, dobra odpowiedź. Powiedz mi, Aniu, jeszcze tutaj w tej edycji Ex na plaży zobaczymy dużą Anię. Czy wy z kolei macie ze sobą kontakt, czy też pierwszy raz się tutaj zobaczyłeś? Ja też jej nie lubię, więc o niej też nie gadajmy, nie? Dobra, to ja mam... Kogoś... nie działają jak płachta na byka, więc nie. Nie, no to trafiłam, ale to mam kogoś, kogo lubisz, słuchaj, tak. Ewelona. I tak. Ewelona wrzuciła dzisiaj bodajże rano zdjęcie na Insta, takie bardzo odważne. Już oczywiście sypią się hejty. Powiedz mi, jak ty podchodzisz do tego, że ona tak bardzo mocno zmieniła się wizualnie, bo faktycznie ona jest nie do poznania od pierwszej edycji programu. Tak jak widziałam to zdjęcie, ona miała już dodać dawno temu, ale dodała je dopiero dzisiaj. Co, ja uważam, że każdy robi ze swoim ciałem i ze swoją twarzą, co chce. I gdzieś tam no, hejtowanie takich osób jest moim zdaniem słabe, no bo gdzieś tam komu ona robi krzywdę tym, że sobie na przykład zrobiła usta albo że widać jej kawałek cycka. Ja dzisiaj też dodałam zdjęcie, gdzie widać mi kawałek tyłka, no i co? Bo zabijają mnie za to, sorry. Też na fer. Tak, dokładnie. No mój profil, moja dupa, moje zdjęcie i gdzieś tam uważam, że nikt nie powinien nikogo z tego powodu obrażać, nie? Ludzie robią gorsze rzeczy, dziewczyny się gorzej zachowują i nikt na to jakoś nie zwraca uwagi, a tylko przez to, że my jesteśmy osobami publicznymi, to na nas spada właśnie ta największa fala hejtu, nie?